tamtych latach dużo mówiło się o sukcesach Adama Małysza, natomiast kiedy prowadził pan reprezentację, no pozostali zawodnicy nie osiągali takich wyników, jakich wszyscy by od nich oczekiwali. Między innymi w kadrze występował pana syn Tomisław. On zakończył karierę dosyć wcześnie, bo mając lat 27. Z czego to wynikało, że nie zdołał zacząć odnosić sukcesów w skokach narciarskich? Można powiedzieć, że zabrakło mu trochę talentu? Myślę, że utalentowany bardzo skoczek, ale chyba nie miał jeszcze dojrzałości takiej osobowościowej na tyle mocnej, na tyle silnej, żeby ten talent wykorzystać. I to jest chyba w większości przypadków tak się dzieje. Dopiero jak ktoś buduje sobie taką potężną osobowość jak Stoch czy Małysz, dopiero wtedy dochodzi do tych spektakularnych, bardzo wysokich osiągnięć, ale to nie wszyscy tacy są, także różnie to jest z tymi zawodnikami, a teraz trudne momenty przechodzi Maciek, on następny, który jest bardzo ambitny i być może ta ambicja nawet w tym przeszkadza, żeby osiągać sukcesy. Pana syn obecnie pracuje jako instruktor w sztabie szkoleniowym kadry juniorów w kombinacji norweskiej, tak? Tak. On ma potencjał na dobrego trenera? Ma i to chyba lepsze niż na zawodnika, jak był zawodnikiem. Zawodnicy go lubią, chłopcy go lubią, trenerzy go lubią, po prostu jest fajnie osobowościowo wpasowany w tą pracę i ta praca go cieszy, pasjonuje, co mnie też bardzo cieszy, bo sam przez to przechodziłem, mój ojciec był trenerem, ja jestem trenerem, a teraz mój syn jest trenerem. Czy pan jest zadowolony z infrastruktury, jaką w tej chwili dysponują polscy skoczkowie na terenie Polski? Tak. Ja muszę powiedzieć, że ja tego komfortu nie miałem, żeby mieć takie dobre obiekty w Polsce, żeby skoncentrować tą powiedzmy te 70% przygotowań na obiektach naszych, a tylko z reszty korzystać. Ja musiałem siedzieć cały czas za granicą, cały czas poszukiwać skoczni. To, co mamy w tej chwili, to nam zabezpiecza nasze potrzeby, na te potrzeby do tego dorosłego skakania, bym powiedział w 100%. Nie potrzebujemy więcej. Natomiast brakuje... jeżeli chodzi o rozwój młodzieży, o jakieś małe skocznie, pytam dlatego, że ostatnio ten problem poruszył Kamil Stoch po ostatnim zwycięstwie w Zakopanem na konferencji prasowej, powiedział, że w obrębie Wielkiej Krokwi brakuje małych skoczni. Powiedział, że potrzebne są dwa duże ośrodki do rozwoju młodzieży, że jeden już jest w Wiśle i Szczyrku, ale dobrze by było, żeby również w Zakopanem taki ośrodek się pojawił. Ja wiem, że to nie jest sprawa, która dotyczy konkretnie Polskiego Związku Narciarskiego. To są sprawy, które dotyczą samorządów, ale jak pan odniesie się do tych słów Kamila? To znaczy pewne trendy wyznacza Związek Sportowy. Oczywiście, że tu ma Kamil 100% rację, bo on się odnosił do kompleksu średnich Krokwi, średnich skoczni w Zakopanem, przy średniej Krokwi. Te skoczenki i średnia Krokwi są wszystkie do przebudowania. W zasadzie powinno się już je zamknąć, bo to są stare profile, niebezpieczne profile. Przy tym stylu skakania teraz... Na czym to niebezpieczeństwo polega tych skoczni? To są za ostre kąty nachylenia rozbiegu, przejścia na rozbiegu skoczni do progu, prawda, jak również kąty nachylenia ze skoku i przejścia po zeskoku. No między innymi wypadek tego młodego chłopaczka na tej małej skoczni w Zakopanem, to był też efekt tego, że to przejście było krótkie, tam bardzo duża siła odśrodkowa działa. Słusznie Kamil tutaj mówi, że te skocznie muszą być przebudowane i zrobione, no bo gdzie mają być, jak nie w Zakopanem, poza tym one tam są, one muszą być zrobione. Tylko, że też chcę uspokoić, że ten plan już jest daleko posunięty i być może w tym roku prace ruszą. Powiedział pan o narciarstwie alpejskim, o tym, że odgrywa w nim olbrzymią rolę ten sponsoring. Często działania rodziców, którzy wykładają pieniądze na rozwój swojego dziecka. No w Polsce to narciarstwo alpejskie się praktycznie nie liczy w tym momencie. Maciej Bydliński startuje w Pucharze Świata, ale oczywiście nie może tam konkurować z zawodnikami z krajów alpejskich. Jakie pan widzi perspektywy na to, że w ciągu powiedzmy 10-15 lat Polacy zaczną się liczyć w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim? Widzę takie perspektywy, bo przecież już tak bywało. Mamy pewne tradycje. Natomiast z narciarstwem alpejskim jest tak, że po pierwsze, no Alpy są w Alpach, a nie w Polsce. Do pewnego momentu można w Polsce nauczyć zawodnika jeździć na nartach, ale trzeba na to wykorzystać zimę, prawda?
To są też problemy. Mówimy tutaj o jakim wieku zawodnika? No i ja myślę, że gdzieś do 15 roku życia, 14-15 rok, to można jeszcze uczyć tutaj, próbować zawodnika robić w Polsce, czyli w okresie zimowym. Ale potem, jak już zawodnik coś umie, to już go trzeba w narciarstwie alpejskim szkoli się od wiosny do jesieni, a zimą to się już tylko startuje w zawodach, prawda? To się już nie szkoli. Dlatego tu jest ten problem, że gdzieś tam od wiosny do późnej jesieni trzeba zabezpieczyć takiemu zawodnikowi co najmniej 50 dni na lodowcach. A koszty są niesamowite. Jeden wyjazd na lodowce to jest około 10 tysięcy złotych. No oczywiście, znaczy może mniej, prawda? Ale w momencie, kiedy mówimy już o profesjonalnym zawodniku, takim właśnie jak Maciej Bydliński, to jest kwota, którą on podał w jednym z wywiadów jako koszt jednego pobytu na lodowcu, profesjonalnego treningu w dobrych warunkach. No tak, oczywiście to jest Maciek, to jest zupełnie, rzeczywiście te koszty są inne. Ja mówię o tym szkoleniu. Dużą szansą jest teraz to, że od 5 lat jest ten Tauron Bachledaski, który firmuje Andrzej Bachleda, i on się tu spotkał w Polsce też z tymi problemami. Mieszkał wiele lat we Francji i to zupełnie inaczej wygląda, natomiast cieszę się, że chce mu się bawić w to w Polsce i tu widzę szansę, ponieważ zbliżamy się teraz do takich decyzji, które wesprą mocno narciarstwo alpejskie. No na pewno szansą dla rozwoju tego narciarstwa alpejskiego i innych dyscyplin zimowych byłyby Igrzyska Olimpijskie w Krakowie, ale jak wiadomo, po referendum w Krakowie kandydatura została wycofana przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Żałuje pan jeszcze, że Igrzyska w Krakowie nie będą miały szansy się odbyć? Znaczy ja tego nie rozumiem, co się stało, bo mam za mało informacji. Ja myślę, że tu się działy jakieś rzeczy kuluarowe, o których nie wiem, bo gdybyśmy mieli Igrzyska, to mamy programy i mamy zabezpieczenie finansowe tych programów i ruszylibyśmy wtedy wszystko od dołu, bo wtedy mielibyśmy na to środki finansowe. Teraz tych środków nie ma i dla rozwoju dyscyplin narciarskich czy zimowych generalnie, no to była szansa, która uciekła. Paweł Zygmunt w jednym z wywiadów po tej sytuacji, po referendum, powiedział, że ma olbrzymi żal do prezydenta Majchrowskiego, który jego zdaniem, tutaj zacytuję, zachował się w sposób bardzo amatorski i skandaliczny. Pawłowi Zygmuntowi chodzi o to, że najpierw powinno odbyć się referendum, a dopiero później powinny zostać podjęte jakiekolwiek starania o przyznanie praw do organizacji Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. Jak pan odniesie się do jego słów? Prezydent Majchrowski nie był tu sam. Jest jeszcze Rada Miasta, są całe grupy lobby różnego rodzaju, więc prezydent Majchrowski zrobił tak, jak mu tutaj, że tak powiem, większość w którą stronę go popchnęła. To nie jest tak, że jeden człowiek w takich sprawach decyduje, więc tu absolutnie nie można chyba iść w tą stronę, więc... A ja mówię, że tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo to pewno jakieś dziwne rzeczy się działy, niekoniecznie związane z tą logiką, która by nakazywała raczej się o te igrzyska starać. Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, był moim rozmówcą w programie Sektor Gości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.